powiedzieć, że tutaj będzie podsumowanie z całego vloga i całego tygodnia przygotowań, które na pewno zobaczycie, a co dalej, dowiecie się już za chwilę. Jest wtorek, jesteśmy pod Dot Physio. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Muszę sobie zafundować masaż, bo jednak już te wszystkie przygotowania i miesiące żmudnej pracy dają o sobie znać. Zobaczycie też, jak to wygląda nieco od środka. Polecam na pewno, wszyscy oczywiście w teamie Cracker Jack. Nie zawsze idzie wszystko po naszej myśli. Akurat w trakcie kończenia rozgrzewki, nagrywania podjechał nasz kurier. Podjechał kurier z bronzerem i z oliwką. Więc musimy do niego pędzić. To jest Poczta Polska. Nawet wczoraj jest dzisiaj. Jak to zwykle on. Chciałem, że opowiem wam więcej w drodze, ale już jestem spóźniony, więc to nie jest dobry pomysł. Jesteśmy prawie na miejscu. Dzisiaj mamy czwartek, czyli 3 dni do zawodów, tak? Piątek, sobota, niedziela. Trzeci dzień to już dzień zawodów. Idziemy właśnie do fryzjera, do pana Tomka. Mam nadzieję, że ogarnie mi tą szopę. I coś konstruktywnego z tego wyjdzie. Tylko zobaczycie, ma fajny salon, fajnego psa. Ale mój sosu, ty masz zacząć ładowanie dzisiaj, czy ja? Nie, ja to ściągam. Właśnie wychodzimy, torba spakowana, auto nieumyte. I przed nami numerem 16 Albert Brudny, AWF Kraków.
całe zawody, z takich rzeczy, które bym na pewno zmienił, no to na pewno ładowanie. Ładowanie z tego względu, że wyszło bardzo sucho na scenie dzisiaj, a nawet już wczoraj po zawodach, gdy zjadłem trochę więcej tych posiłków, nawet tych węgli prostych i złożonych, głównie prostych, czyli w postaci na przykład słodyczy, czy też jakichś lodów, czy nawet zwykłych fast foodów. Po prostu widać, że ta pełność mięśnia była całkiem inna i dużo lepiej akurat mnie, niekoniecznie innych musi nabijać, ale akurat ja jestem taką osobą, która jakby dużo lepiej działa na większą ilość tego jedzenia. Ten brzuch po prostu wyszedł, jakby nie patrzeć, trochę potem zapadnięty. No i wyszło po prostu płasko, no nie? Z innych rzeczy, no na pewno tak samo pozowanie, bo od dobrego pozowania to miało dużo a raczej mało wspólnego. Po prostu zmieniłbym pozowanie i na pewno więcej bym w tym kierunku działał. Jest mega ważne na scenie, widać było to u innych zawodników, że po prostu u nich to było na naprawdę wysokim poziomie. Same przygotowania i cała reszta, no myślę, że dość męcząca, ale jak to mówią, wszystko dla ludzi i jak czegoś nie spróbujemy, no to na pewno się nie dowiemy. Bagaż doświadczeń na pewno całkiem spory zebrany. Wiem mniej więcej już, jak mój organizm reaguje, bo to jest, można powiedzieć, takie najważniejsze, dowiedzieć się, jak twój organizm reaguje na to, a niekoniecznie to, jak kogoś organizm reaguje. To, że kogoś organizm będzie dobrze reagował na dany sposób, nie wiem, ładowania czy też odwadniania, to nie znaczy, że z tobą będzie tak samo. No i tyle. A z takich rzeczy, których na pewno bym nie zmienił po tych zawodach ani na żadne kolejne inne, no to na pewno ona, czyli ta wasza jedyna osoba, która zawsze jest, wspiera was, przy was i mimo wszystko jest z was dumna. Takim, myślę, pozytywnym akcentem możemy skończyć. Jedliśmy pizzę, piję piwko, regeneruję się i do zabaw w następnym.